A oto i nasz dzisiejszy gość, pan dr Jacek Bartosiak, prawnik, założyciel, współzałożyciel, a także uczestnik pracy rozmaitych think tanków zajmujących się geostrategią i geopolityką, no ale przede wszystkim teoretyk geopolityki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mam przed sobą pańską książkę Rzeczpospolita między lądem a morzem. To książka, w której traktuje się o wielkiej historii, o wielkiej polityce, o wielkich przestrzeniach, gdzie prowadzi się działania wojenne bądź negocjuje się pokój. Ale zarazem to jest książka, która wydaje się ma bardzo osobisty charakter. Zresztą pan sam o tym tak pisze we wstępie. To będzie wyjątkowo osobista książka. Będę się starał jako człowiek stąd pisać ją z perspektywy dziedzictwa Rzeczpospolitej i jej interesów. Jak pan łączy te dwie, wydawałoby się, biegunowo przeciwne dziedziny? Wielką politykę, wielką strategię i osobistą więź, którą pan z tym, zdaje się, ma. W ogóle nie widzę w tym żadnego problemu, wręcz przeciwnie. Przecież to, jak żyjemy, jest determinowane w dużej mierze przez wielką politykę. Więc traktuję to jako zupełnie naturalny jungtim, jako łącznik, który wiąże mój los z miejscem, w którym mieszkam, w którym się urodziłem, w którym się wychowywałem i który ma po prostu swoje interesy, wynikające przede wszystkim z tego, że wygląda to miejsce, jak wygląda, jest położone tu, gdzie jest położone, ma określoną historię wynikającą właśnie z uwarunkowań wynikających z położenia, a zatem swoje interesy, które musi realizować, żeby istnieć jako niepodległe państwo. No i zarazem jest w tej książce coś bardzo rzadkiego, pewien bardzo rzadki ton, myślę, w polskim życiu intelektualnym, czyli jednak rodzaj dumy z tego, kim się jest, skąd się pochodzi, jakie się ma korzenie, do jakiej tradycji się nawiązuje. Jest pan dumny z Rzeczpospolitej? Nie mylę się? No, oczywiście to bardzo złożony temat. Ja mam nadzieję, że wybrzmiała przede wszystkim uczucie w tej książce do Rzeczpospolitej, do jej konstruktu, do pewnej idei oraz próby jej wdrożenia w tej przestrzeni konkretnej, bo ta przestrzeń wiąże nas, tak, i określa. No i z tego dziedzictwa jestem oczywiście dumny. Wydaje mi się, już tak mówiąc bardziej naukowo, że w Polsce ta debata jest zaburzona przez to, że albo jest się sentymentalnym i trzeba być wtedy romantycznym i pełnym iluzji, albo trzeba być realistycznym i wtedy, nie wiem, cynicznym wręcz, tak? Ja nie widzę w ogóle, żeby to tak musiało być. No, mówi pan też o patriotyzmie jako przekroczeniu tej opozycji pomiędzy romantyzmem a pragmatycznym podejściem do rzeczy. A gdzie się pan nauczył takiego podejścia? Bo w końcu, jak sam pan stwierdził, w naszym życiu intelektualnym często dominuje ta opozycja, a więc jedna lub druga postawa. To jest bardzo trudne pytanie i jednocześnie bardzo ciekawe. Może w domu rodzinnym, może życie mnie nauczyło. Sprawy, którymi się zajmowałem, może mnie nauczyły, sam już nie wiem, może literatura, którą czytałem, może jakieś ukąszenie intelektualne, a myślę, że wszystko to po kolei. Nie ukrywam, że też chyba mi trzeba jednak trochę lat, żeby, trzeba mieć trochę lat i chyba doświadczeń, żeby zrozumieć. W polskim życiu zauważyłem jeszcze jedną tendencję, że bardziej rozumieją geopolitykę ludzie, którzy mieli doświadczenie w swoim życiu z przepływami szeroko rozumianymi, czyli prowadzili interesy, prowadzili handel, zajmowali się czymś większym, rozumiejąc, na czym polega korelacja wzrostu i sił w przemieszczających się siłach, to znaczy nie, w transferze ludzi, cargo, handlu, obrocie pieniądzem. Podczas gdy my tradycyjnie byliśmy państwem agrarnym, feudalnym, imperium lądowym, nie uczestniczyliśmy w handlu światowym zasadniczo na własnych zasadach. Polacy się tego nie nauczyli nigdy. Jeżeli coś, to transfery strategiczne, przepływy strategiczne realizowano były poprzez to, że wojska przechodziły równoleżnikową trasą od Niemiec do Rosji, od Rosji do Niemiec. I my byliśmy takim pomostem tranzytowym. Stąd jestem przekonany, że czym więcej czasu jeszcze upłynie, tym bardziej ludzie zobaczą,
na czym polega istota geopolityki. Dlatego, że czym więcej niepodległości, czym więcej rozumienia świata, tym więcej jej niestety jest. Niestety dla tych, którzy chcieliby uwierzyć, bo tak trochę rozumiem, że to pańskie pytanie nawiązywało do tego, że po 89, po 91 roku, po rozpadzie Sowietu, weszliśmy we wspaniały czas drugiej ery globalizacji i jest globalny rynek. Nie ma geografii, nie ma tej twardej polityki, nie ma twardych lewarów polityki, nie ma siły. I wszyscy możemy uczestniczyć, no ale to jest iluzja. No ale wracając jeszcze do pańskiego przygotowania. Mówi pan, że ono pewnie składało się z wielu czynników. To zacznijmy od samego początku, od domu rodzinnego. No tak, to tak. Na pewno pamiętam dobrze, że dopiero miałem chyba 19 lat i byłem na studiach, jak uderzyło mnie, że nie wszyscy tak samo podchodzą do Rzeczpospolitej i nie tak samo ją widzą, to znaczy jako coś, co jest związane z uczuciem i nie mają żadnego stosunku do niej. No to najlepiej podsumowuję. Takie otrzymałem wychowanie w domu i było to naturalne, a nawet można powiedzieć czasami, już jak byłem starszy, wydawało mi się to trochę nawet na marginesie, bo rzeczywiście lata 90. w Polsce były dosyć szczególne pod tym względem. No bo w pańskiej książce znajdziemy dedykację. Pamięci moich wszystkich przodków, którzy związali swój los z losem Rzeczpospolitej i z jej wysiłkiem zbrojnym. Z nieustającą wdzięcznością dla mojej prababci Ireny Andruszkiewicz z domu Czaplejewskiej oraz jej córki, a mojej babci Haliny Kozłowskiej z domu Andruszkiewicz, które w latach dzieciństwa przekazały mi swoją codzienną miłość i postępowaniem, uczucie do Rzeczpospolitej. Co się kryje za tą dedykacją? Kim były te osoby, które pan wymienia? No to moja babcia i prababcia, i które naprawdę poświęciły sporo czasu na to, żeby być ze mną, gdy byłem dzieckiem i naprawdę przekazały mi wyobrażenie o Rzeczpospolitej, które sobie później potwierdzałem albo odszukiwałem jeszcze znaczeń jej w literaturze, w kontaktach jeszcze z innymi ludźmi. Tak? W przeszłości, w dorobku, one były emanacją tego. To w jaki sposób mówiły, o czym się rozmawiało w domu, bo jak się grało w karty i jakie się piło koniaczki. To było wszystko jak gdyby jedną wielką emanacją dawnych naszych przestrzeni. Zwłaszcza, że pochodziły akurat one z Kresów, więc dawnego Imperium Lądowego Rzeczpospolitej, co było naturalne zupełnie w tym, jak się wypowiadało o różnych sprawach. Mógłbym bardzo długo o tym mówić, bo rzeczywiście wdzięczność moja jest nieustająca. To proszę nam opowiedzieć o tych doświadczeniach, które ukształtowały pańskich przodków, ale ukształtowały także w związku z tym pana. To jest traumatyczna historia XX wieku, czy to są świadome doświadczenia, które sięgają jeszcze głębiej? Myślę, że wszystko naraz. Najprościej można by powiedzieć tak, że gdy później już byłem już pełnoletni, czytałem powieści Józefa Mackiewicza i tam w kilku z nich odnalazłem dosłownie te same epizody, które słyszałem w domu rodzinnym. W kontekście II wojny światowej, I wojny światowej, tego współdziedzictwa i tygla losów narodów Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, nad którym wisiało wielkie cielsko imperialnej Rosji, rozciągające się od Pacyfiku ze swoimi właśnie zsyłkami, kopalniami, przemocą, kłamstwem, życiem wagabundów rosyjskich, wielką przestrzenią kontynentalną i jednocześnie z losem Rzeczpospolitej. Tak. A skąd dokładnie pochodziła pańska rodzina, jeśli idzie o Kres? No część to wręcz z granic pierwszego zaboru, bo z Mozyrza nad Prypecią. Część z dawnej Litwy właściwej, ziemia nowogródzka, z Wilna, z Kobryń, z Topce, przed wojną stacja graniczna nad Niemnem, między Polską a Sowietami, konkretnie w Stołpcach. No też takie majątki, które były na obecnej Białorusi, więc rzeczywiście na Wileńszczyźnie sporo kuzynów. I później się skończyło tak, że większa część albo została na zawsze w Sowietach, w ziemi sowieckiej, gdzieś tam rozrzucona po łagrach i tam zginęli czy umarli, a część wyszła z drugim korpusem i ma w świecie anglosaskim mnóstwo kuzynów rozsianych zupełnie po świecie. Jak rozumiem, rodzina szlachecka czy rody szlacheckie jednak silnie
tkwiącą w nich świadomością przynależności do tej wspólnoty, jaką jest Rzeczpospolita, i przekazywaniem tego dziedzictwa kolejnym pokoleniom. No tak, to co tu dużo mówić. To tak, Rzeczpospolita była państwem, które było emanacją tego, i tak to było. To właśnie mówię od strony mamy, tak? Kresowa szlachta, tak? Naprawdę z korzeniami bardzo, bardzo daleko wstecz. I z tysiącami opowieści z tego obszaru. No i wśród tych opowieści jest także opowieść o pańskim pradziadzie, który wyprawił się z Piłsudskim na... A to akurat jest od strony Kijów. Ojca mojego. Mm-hmm. Warszawiak, od strony mojego ojca rodzina jest z Warszawy. I to akurat dziadek mojego ojca. I to był żołnierzem, tak. Ale naszego wojska. Jak dzisiaj z perspektywy także swoich badań nad geopolityką, swojej refleksji, ocenia pan tę wyprawę na Kijów? Czy to nie był jakiś szaleńczy, straceńczy, romantyczny gest ze strony Piłsudskiego? Czy wynikało to właśnie z głębokiej świadomości geopolitycznej? Z głębokiej kalkulacji geopolitycznej, że jest to potrzebne. Niestety nie... Przecież chyba to nie jest wina Piłsudskiego. No nie zawsze to się da obliczyć przecież. Okazało się, że Ukraińcy są za słabi, żeby zbudować państwowość, a my też jeszcze ostatecznie byliśmy za słabi, żeby ją skonsolidować. A dlaczego ta wyprawa była potrzebna? Bo potrzebne nam są strefy buforowe naszego imperium na wschodzie. Dla istnienia państwa polskiego. No, tu już wchodzimy w tę geopolityczną narrację. Zobaczmy, jak o tym mówią inni. Prawdopodobnie tak jak dla większości ludzi z mojego pokolenia, którzy w ogóle cośkolwiek słyszeli o geopolityce, pierwsze to spotkanie z geopolityką nastąpiło dzięki książkom George'a Friedmana. Tylko że George Friedman pisał te rzeczy dla ludzi, którzy tak czy owak zostali wychowani w kulturze, w której geopolityka od pokoleń istnieje jako znany termin, znana gra znaczeń, znany kontekst kulturowo-polityczny. W Polsce te wszystkie podstawowe założenia, podstawowe terminy, mechanizmy musiał wprowadzić Jacek Bartosiak i nastąpiło to nie poprzez przekaz książkowy, piśmienny, ale głównie dzięki jego wykładom na YouTubie, dzięki jego działalności w mediach audiowizualnych, podpiśmiennych, co mam za pierwszy przejaw świadomego wykorzystania mechanizmu kariery public intellectuals, który jest na Zachodzie w tej chwili dominujący, czyli że idee, cały dyskurs, temat, osobowość prowadza się nie na papierze, nie dzięki publikacjom książkowym, eseistycznym, ale najpierw dzięki mediom elektronicznym. Tak zyskuje się zasięg, popularność, followerów i dopiero potem, na zasadzie podsumowania albo symbolicznego zdyskontowania tej popularności, czy też kompendium wiedzy dla ludzi, którzy są ciągle przyzwyczajeni do pisma, wydaje się książkę, która zbiera te wszystkie informacje. Geopolityka jest nie z wiedzą, która pokazuje politykę na tle geografii, wykorzystuje geografię, wykorzystuje historię, wykorzystuje zmiany w przestrzeni i w czasie, one następują ustawicznie, bada przede wszystkim zmiany potencjałów, to jest ustawiczny ruch, bez przerwy, albo się lekko powiększa, albo się lekko zmniejsza potencjał, te zmiany następują błyskawicznie, odejdą w którymś kierunku, i albo budują potęgę państw, albo utrzymują ją w stagnacji, albo ją niszczą. I teraz, jeżeli będziemy się trzymali początków geopolityki, która jest bardzo interesująca, to oczywiście nie będziemy rozumieli dzisiejszego dnia geopolitycznego. Ja jeszcze o tym 20 lat temu nie pisałem. Ja pisałem o stanie istniejącym, nie pisałem o zmianach przyszłych geopolitycznych. To właśnie to jest błąd w tej mojej książce, powinienem to robić, ponieważ świadom już wtedy byłem, że następuje zasadnicza zmiana geopolityki z geopolityki dwuwymiarowej na trójwymiarową, ale ona jeszcze nie nastąpiła. No, słyszymy tu o geopolityce, o myśleniu geopolitycznym jako ciągłym ruchu, ale gdzie leży istota tego myślenia? Co to znaczy myśleć geopolitycznie o naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości? Chodzi o to, żeby mieć sprawczość, czyli osiągać cele, które się zakłada. Dla nas, dla pana, dla mnie, ale też dla państwa.
I wtedy można realizować swoje interesy, a społeczeństwo, które mieszka w tym państwie, jest bogate i bezpieczne. To wszystko chodzi o sprawczość. Problem polega na tym, że sprawczość rośnie albo maleje w zależności od ruchów w świecie. No dobrze, ale skąd w takim razie waga przestrzeni? Dlaczego tak bardzo podkreśla się w tym myśleniu przestrzeń? Bo przestrzeń jest naturalnym środowiskiem, w którym to się dokonuje. Są konkretne korytarze przesyłowe, konkretne korytarze, miejsca, porty, wojsko, które kiedyś chodzi, jest port w Gdyni, Ocean Światowy jako magistrala handlu światowego. Nawet digitalna przestrzeń przesyłowa jest realną fizyczną przestrzenią, którą trzeba zbudować, trzeba mieć transformatory. I te miejsca powodują, że są komparatywne przewagi danych miejsc nad innymi. A kiedy słyszymy o geopolityce, kiedy wchodzimy w to myślenie, no to wydaje się, że to od razu lokuje nas w takich kategoriach imperialnych. Myślenia o sobie także, o swoim państwie, o swojej sile, jako o sile potencjalnie przynajmniej imperialnej. No ale oczywiście, kiedy to wypowiadamy, to z tyłu głowy słyszymy tych prześmiewców, którzy mówią, to są wszystko jakieś polskie rojenia, które w historii w dodatku bardzo źle się skończyły. Historia świata to jest jedna wielka historia imperiów i stref buforowych i satelitów imperiów. Po 1989 roku nie było tak, dlatego że Amerykanie byli imperium wszechświatowym, które kontrolowało wszystkie strategiczne przesyły. Wszystkie. Mieli taką przewagę w każdej domenie i w każdym elemencie siły, że nikt nie próbował balansować przeciwko Amerykanom. Ale to, jak rozumiem, była w historii świata sytuacja wyjątkowa i zwodnicza w związku z tym. Zupełnie wyjątkowa. I w ramach Limes Paxu Americana nie było czegoś takiego. Ten świat się skończył w czasie kryzysu finansowego 2008-2009 i widzimy, już jak rozmawiamy dzisiaj, panie redaktorze, widzimy go już tylko w tylnym lusterku samochodu, który odjeżdża. No dobrze, no ale słyszę inne z kolei jeszcze zarzuty wobec geopolityki, bo niektórzy mówią tak, geopolityka wyrosła na gruncie myślenia mocarstwowego, imperialnego w tych krajach, które w XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku były imperiami i nie jest neutralną nauką. Jest rodzajem ideologii imperialnej tak naprawdę. Zawiera w sobie przynajmniej taki komponent. Rozumiem, że wynalezienie silnika spalinowego też jest elementem ideologii imperialnej, bo stwarza komparatywne przewagi dla państw Zatoki Perskiej. Albo wynalezienie maszyny parowej było instrumentem imperialnej polityki brytyjskiej, bo spowodowało, że Brytyjczycy tym bardziej skonsolidowali swoją przewagę na oceanach świata. To są po prostu absurdy. Geopolityka jest czymś takim jak abecadło w Stanach Zjednoczonych wśród elit, które kreują politykę. To samo w dużych państwach. I niestety, rzeczywiście było tak, że gdy Amerykanie byli hegemonem i nie obowiązywały zasady geopolityki, to państwa małe i średnie miały więcej przestrzeni do życia. Tak jak na przykład my. I obiektywnie skorzystaliśmy na to. Można dyskutować nad takimi szczegółami, ale skorzystaliśmy. Natomiast to nie zależy od nas, czy wraca świat, w którym jest rywalizacja wielkich mocarstw z Eurazji, czy nie. Polacy nie rozstrzygną tego, debatując, czy to jest ideologia, czy nie. To jest rzeczywistość. Ale za tym pytaniem kryje się także taka oto refleksja, czy kolejne pytanie, czy my mamy własną geopolitykę, czy tylko przyswajamy sobie pojęcia wypracowane w świecie zachodnim? Czy Polska ma jakąś tradycję myślenia geopolitycznego? Gdzie moglibyśmy lokować jej początki? Czy ta tradycja z kolei, o ile istnieje, jest dzisiaj nadal aktualna? Ma tradycję, dlatego że Polska jest położona w takim miejscu, że musi mieć myślenie geopolityczne. Leżymy na jednym z trzech najważniejszych skrzyżowań komunikacyjnych świata. Jest zachodni Pacyfik, Zatoka Perska, nie Bliski Wschód, Zatoka Perska i Pomost Bałtycko-Czarnomorski. To są trzy najważniejsze skrzyżowania komunikacyjne decydujące o potencjale równowagi lub braku równowagi w świecie. Musimy mieć geopolitykę i dlatego Piłsudski ją miał. I wyprawa kijowska była próbą stworzenia koncepcji federacyjnej, Międzymorza, jakkolwiek to nazwiemy, tworząc blok państw, które będą monopolizować ruch komunikacyjny między Morzem Czarnym a Bałtykiem i balansować wpływy niemieckie, jednocześnie powstrzymywać potęgę wojskową rosyjską i blokować ich przemarsz w kierunku Europy, żeby nie mieli zdolności do projekcji sił wojskowej i nie brali udziału w polityce europejskiej. To był czysty konstrukt geopolityczny Piłsudskiego. Nic się nie zmieniło.
nasze wsparcie dla Ukrainy jest tym samym. Powiem więcej. My odświeżamy polską geopolitykę. Modernizujemy ją do myślenia XXI wieku, tak jak Leszek Moczulski wspomniał. No, ale to jest wiek, i zrobimy to po prostu. To jest wiek XX i XXI. A kiedy można datować początki takiej świadomej polskiej myśli geopolitycznej? No, przyjęcie chrztu Polski było decyzją czysto geopolityczną. Uźródłowienie siły wówczas księcia musiał wybierać, czy źródłem siły są Niemcy, czy źródłem siły jest Bizancjum, czy źródłem siły jest może Brama Morawska, i wybrał. Ale a teoretycy geopolityki w Polsce? Mamy takich? Mamy do kogo się odwołać? Oczywiście, że tak. Już w XIX wieku pod zaborami. Zresztą jeszcze w ogóle w kontekście geostrategii, geopolityki wojskowej, to jak najbardziej. Prądzyński, nasz wybitny dowódca w czasie wojny listopadowej, powstania listopadowego, który mało właśnie wygrał, właśnie wykorzystując zasady geopolitycznej, geostrategicznej związane z Przedmościem Warszawskim, kierunkiem na białoruskim. Mało właśnie wygrał wtedy tego powstania dla Polski i nie uzyskaliśmy niepodległości. Był wielkim znawcą w ogóle tematu ziemi środkowoeuropejskiej. Później dla cara pisał memoriały, jak prowadzić wojny. Ja śmiem twierdzić, że koncepcja pierwszej wojny światowej przeprowadzenia jeszcze przez Rosjan u zarania jeszcze ma memoriał Prądzyńskiego. Więc jak najbardziej. Tak. A druga Rzeczpospolita. Patrzymy na to państwo jako na, no, tak trochę z taką nostalgią, czy z takim marzeniem zwróconym w przeszłość, jako na kraj rzeczywiście suwerenny, także w sensie intelektualnym. Czy mieliśmy w związku z tym suwerenną intelektualnie geopolitykę? To jest bardzo znowu trudne i złożone pytanie na wielogodzinną rozmowę. Nasze podstawowe decyzje były prawidłowe, geopolityczne. Przede wszystkim próba związania się z Oceanem Światowym przez budowę Gdyni. I to, żeby przepływy strategiczne mogły przez Gdynię bez pośrednictwa niemieckiego przedostawać się. Czyli owoc pracy naszej przestrzeni, jak węgiel, jak produkty zbożowe, mogły bez pośrednictwa od razu na międzynarodowe wody Bałtyku i przez Cieśniny Duńskie do Anglii być transportowane w świat. Tak, tak samo z ludźmi. I to była decyzja czysto oparta o kalkulację, jak zarządzać własną przestrzenią, żeby czerpać z niej korzyści. Czyli to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Myślę, że również traktat Rycki był wynikiem takiej kalkulacji, przy czym jest oczywiście dyskusja, czy należało się zatrzymać na bramie smoleńskiej. Tak? Ja uważam, że należało się zatrzymać na bramie smoleńskiej, no ale to może było trudne. Gdybym był tam na miejscu z wojskiem naszym i zobaczył, jak ono wygląda, tak jak Piłsudski wielokrotnie opisywał, że było wykończone psychicznie, duchowo i fizycznie, to bym inaczej myślał. To jest bardzo trudno a historycznie tak mówić. Tak? To są przykłady działań politycznych i militarnych, a gdybyśmy mieli w II Rzeczpospolitej znaleźć teoretyków, gdyby ktoś dzisiaj z naszych widzów chciał poczytać takich myślicieli, to do kogo by pan odesłał? Z punktu widzenia wojskowości, Piłsudski, Sikorski, Żeligowski, tak? Z punktu widzenia cywilnych, można powiedzieć, tak średnio cywilnych, dlatego że większość dwójki wywiadu naszego to byli geopolitycy, tak? Matuszewski, inni związani z Wraga, tak? Czyli Niezbrzycki, Bocheński, w szczególności analitycy drugiego oddziału. No wywiadu. A potem okres powojenny, czy na emigracji, gdzie można było uprawiać wolną myśl, chociaż pozbawioną państwa. Spokojnie. Z tego co wiem, to ostatni oficjalny kurs geopolityki pomiędzy rokiem 45 a latami 90 XX wieku odbył się w Ankonie, drugim korpusie. Później już państwo polskie, czy to PRL, czy nawet III Rzeczpospolita nie zadbała o to, żeby chodzić. Sowieci nie pozwalali nam na to, bo to było... To nie o to chodzi, że mieliśmy być wasalem na niźnie środkowoeuropejskiej i nie pyskować im na liniach komunikacyjnych do Niemiec Wschodnich, które cementowały obecność Sowietów w Europie, a nie dyskutować o naszych strategiach. Tak? To jest PRL, a na emigracji? A na emigracji czy na przykład działalność kultury paryskiej, Giedroycia można traktować w koncepcja sposób. ULB. No, koncepcja ULB to jest kwintesencja powtórki, takiej rewizyty koncepcji Piłsudskiego federacyjnej, tylko w oparciu o to, żeby się pozbyć tej naszej manii Imperium Lądowego Rzeczpospolitej. No, drugi RP Polacy byli przekonani, że albo my dominujemy, albo Rosjanie nad narodami, które są pomiędzy nami. W pismach Mieroszewskiego jeszcze też to widać.
Mało tego, Rosjanie do dnia dzisiejszego tak uważają, panie redaktorze. W związku z tym na Giedroyc z Mieroszewskim sformułowali koncepcję, że powinny powstać państwa, które nie są podporządkowane Polsce, państwa niepodległe na wschód od Polski, a pomiędzy nami a Rosją, i które będą jak gdyby orientować się na zachód. I Polska będzie wspierać ich niepodległość i niezależność od nas, i wtedy stworzymy kordon wokół Rosji i tak dalej, i tak dalej. To się właściwie zrealizowało. No i potem jest wspomniany PRL. Znamy zresztą te plany Układu Warszawskiego, straszliwe, które ujawnił zbiegły pułkownik Kukliński. Trzecia Rzeczpospolita, no jakoś też tego myślenia, jak pan też wspomniał, nie było. No i potem przychodzi pan. Czuje się pan trochę kimś, kto budzi Polaków z drzemki geopolitycznej? Wróćmy jeden krok. To też nie jest tak, że Trzecia Rzeczpospolita nie nazywała, nie funkcjonowała. Siła geopolityki jest tak ogromna, że politycy podejmują decyzje zgodnie z prawidłowościami geopolityki, nawet w sposób nieuświadomiony, albo nie nazywając, albo nawet krytykując pojęcie geopolityki. No bo czym innym było nasze wejście do NATO i parcie na zachód, na Atlantyk, do wolnego świata opartego o łącznik Atlantyku? Czym było parcie do Unii Europejskiej, do Rimlandu Europy, tam gdzie jest ruch, gdzie jest pieniądz, gdzie są szanse życiowe? Ale jednak bardzo wielu ludzi, to zresztą pański fenomen też w internecie potwierdza, że no, powiedzmy to jasno, pan zrobił ogromną karierę, gdy idzie o oglądalność pańskich wykładów, zainteresowanie, wprowadzenie tego słownika. Więc pytam także o pańską rolę w tym łańcuchu pokoleń i tego myślenia o geopolityce. Czuje się pan kimś, kto budził trochę Polaków? Szczerze mówiąc, nie do końca się czuję zręcznie, żeby się wypowiadać. Tym bardziej, że mam głębokie przekonanie, że dopiero zaczynam. Czy w ogóle, że zaczynamy. Że dopiero mam w głowie pomysły, jak jeszcze można to poszerzyć i pogłębić. Jest tyle tematów. Pewnie, jest że to... tyle do zrobienia. No pewnie, że to nie... I takie czasy jeszcze są teraz epickie i jeszcze nadchodzą jeszcze bardziej. Więc no może porozmawiajmy za jakiś czas. No. Pewnie, że to niezręcznie mówić panu o sobie samym, a zobaczmy zatem, jak inni o panu mówią. Znam dobrze literaturę i mam wiedzę chińską. Tam jest takie powiedzenie, dopóki żyje, jeszcze go nie oceniaj. Jacek Bartosiak jest raczej na początku drogi niż na końcu drogi. W tym sensie trzeba się przyglądać, co będzie dalej. Natomiast rzeczywiście wnosi do nas duch geopolityki. Dla niektórych w dyskursie naukowym jest to pojęcie przebrzmiałe, że determinanty geopolityczne, to znaczy geografia, rządzi. Nie wszyscy tak uważają, ale jak mamy demokrację, to mamy różne poglądy. Natomiast Jacek Bartosiak to przywraca i to jest do dobrze. Daje nam ten szerszy geostrategiczny oddech. Będzie miał też opór środowiska naukowego, bo on jest klasycznym przedstawicielem think tanku, który myśli, nie zważając na rygory czysto akademickie. W tym sensie te jego prace są z zakresu głęboko rozumianej publicystyki naukowej czy myślenia politycznego, ale niekoniecznie myślenia akademickiego, ale zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie. Myślę, że jego temperament skłania go raczej do pełnienia roli publicznej, aniżeli ściśle dydaktycznej czy naukowej. Jacek Bartosiak ma wielki talent do takiego prostego przekazywania odpowiedzi na w sumie dość skomplikowane pytania dzisiejszego świata. Nie zawsze mogę powiedzieć, że się zgadzam z Jackiem Bartosiakiem, często się z nim nie zgadzam, ale zawsze jestem pod pozytywnym wrażeniem tego, jak on ma zdolność takiego łatwego przekazu i prostego opowiedzenia rzeczywistości, no także dla tych, którzy na co dzień nie zajmują się polityką międzynarodową. No, mam wrażenie, że większość ludzi, którzy weszło w ogóle ten przekaz, zaczęło się interesować geopolityką, dzięki Bartosiakowi, nie weszło w nią dla niej samej, tylko poprzez pasję, z jaką przekazywał ją Bartosiak. Czyli jakby przeżywali Jacka Bartosiaka mówiącego o geopolityce, przeżywali Jacka Bartosiaka myślącego geopolityką i dopiero w ten sposób nabyli zdolności samodzielnego myślenia geopolitycznego. I w tym sensie wydaje mi się, że największe zwycięstwo to nie będzie właśnie stricte zasób wiedzy geopolitycznej, zasób tych strategii, ale sam sposób widzenia rzeczywistości, tej stricte racjonalnej gry sił, który warunkuje myślenie na wielu różnych polach, w wielu różnych dziedzinach, teoretycznie oderwanych zupełnie od geopolityki.
Słyszeliśmy tu też bardzo ważne słowo, gra. Z grą wiąże się ryzyko. Gra kojarzy nam się nieuchronnie też z jakąś formą hazardu. Pan jest trochę typem hazardzisty? Rzeczywiście się nie boję, to prawda. No a w notatkach biograficznych na pański temat znajdujemy też taką informację, że prowadził pan rozmaite gry wojenne. Co to są tak naprawdę gry wojenne? Na czym polegają? Zajmowałem się w Waszyngtonie przygotowaniem do tego, co się dzieje z Chinami teraz. Po prostu. No ale na czym polega gra wojenna? Można rozróżnić kilka poziomów gier wojennych. Gra wojenna o tak zwanej sygnalizacji strategicznej, czyli gra o przewagi. Czyli to, co się dzieje teraz między Stanami a Chinami. Jak zrobić, żeby Amerykanie dalej byli hegemonem i kontrolowali najnowsze wynalazki technologiczne i kontrolowali wszystkie miejsca, którymi dokonują się przesyły strategiczne. Tak? To jest też gra na twardo, naprawdę. To są dopiero przemoce. Wojna to przy tym to małe miki, jak to się mówi. No naprawdę, i czego się tam się kruszą kości. Z takich gier. Jak to się robi? Przede wszystkim bardzo szybko jest zrozumienie, że interesy rządzą światem. Interesy po prostu. I przewagi. Mogą być też gry wojenne, które pokazują już konkretny scenariusz. I te gry mogą być komputerowe, ale mogą być też tabletop, czyli no, takie planszówki, można powiedzieć, które są w ogóle dużo lepsze dla konceptualizacji. I wtedy jest kilkadziesiąt osób, które przez wiele dni zamknięte w pomieszczeniu gra. I zupełnie otwierają się nowe światy. Najwspanialsze doświadczenie z gier wojennych polega na tym, zwłaszcza jak się zagra 20 razy pod rząd w jedną grę, jak wspaniale powtarzają się wszystkie prawidłowości. One zawsze wynikają z geografii, panie redaktorze. No to teraz nawet weźmy naszą przestrzeń i potencjalny konflikt zbrojny. Czego się możemy dowiedzieć z gry, z gier wojennych, które pan prowadził na temat konfliktu zbrojnego, w który byłaby uwikłana Polska? Bardzo prostą rzecz na przykład, która nam się potwierdzi przy krótkiej rewizycie naszej historii. Że kto opanowuje linię Wisły, panuje nad przestrzenią państwa polskiego. Każdy przeciwnik, który opanowuje linię Wisły, zwija państwowość polską. No to zobaczmy coś jeszcze na ten temat. Szukając punktu zaczepienia, skąd się wziął fenomen Bartosiaka, to jest wyczucie społeczne, że ten porządek, który nastąpił i jest na terenie kontynentu europejskiego i którego Polska jest częścią, właśnie dobiega do jakiejś cezury, że znajdujemy się na rozdrożu, że wyłaniają się nowe możliwości. I w to wszedł Jacek Bartosiak i trafił. Prace Bartosiaka są ciekawe, one się wyróżniają bardzo. Jacek Bartosiak myśli kategoriami świata po roku 1990, po klęsce Związku Radzieckiego. On widzi siłę Chin, jeszcze nie zauważył słabości Chin. Założeniem Jacka Bartosiaka jest to, że może nastąpić wojna na oceanie spokojnym. Przede wszystkim, jeżeli by nastąpiła, to nie na oceanie spokojnym, tylko nad oceanem spokojnym. Już pierwsza wojna iracka prezydenta Busha jeszcze przez lat 90. ubiegłego wieku, ta wojna już została wygrana w powietrzu, a nie na ziemi. Amerykanie nie zaczną pierwszej wojny. Chińczycy nie potrzebują zaczynać pierwszej wojny. I gdyby tą wojnę zaczęli, to ta wojna by się toczyła przede wszystkim w przestrzeni trójwymiarowej, ale straty byłyby, można powiedzieć, w przestrzeni dwuwymiarowej. Jedni się boją tych strat, a drugich nie stać na te straty. Wspomniał pan, że w naszym położeniu kluczowe jest zajęcie linii, kontrola linii Wisły. No, czy jednak rewolucje technologiczne, które wiążą się z komputeryzacją, cyfryzacją i tak dalej, nie unieważniają albo przynajmniej nie kwestionowują roli geografii? Nie, wręcz przeciwnie. Jeszcze większe skomunikowanie, zwłaszcza w masach lądowych, powoduje jeszcze większe napięcie geopolityczne i geograficzne. Tak jest i tak samo jest w działaniach wojennych. Ukraina też tego dowiodła, wojna w Donbasie i wszystkie konflikty po 91 roku. Zatoka Perska, o której mówił Leszek Moczulski, też tego dowiodła. No przecież to był klasyczny manewr
jeszcze w stylu Żominiego, tak, związanie, zresztą Napoleon tak samo robił, związanie przeciwnika, podpuszczenie, że będzie do Kuwejtu, korpus piechoty morskiej tam wszedł z sojusznikami arabskimi, a właściwie uderzenie poszło na lewo, tak zwany pinning effect. I właściwie to samo dzieje się w tej chwili w Polsce, dlatego że pierwsza gwardyjska armia pancerna ma ten efekt na Warszawę. I w związku z tym polskie wojsko nie jest skore pomagać państwom bałtyckim na wschodniej flance NATO. A gdzie, jakby miało, gdzie stacjonuje ta gwardyjska pierwsza? W Bramie Smoleńskiej, czyli najważniejszym miejscu geostrategicznym w Europie Wschodniej, o które toczyła się spora rywalizacja między nami a Rosją swojego czasu. A buty polskiego żołnierza wielokrotnie były pod twierdzą smoleńską na Bramie Smoleńskiej. Ale tu już wchodzimy też w bardzo aktualną diagnozę, zresztą od której zaczęliśmy program, to znaczy tego końca, tak zwanego końca historii. Skończył się koniec historii, a pan mówi w swoim języku, kończy się ład konstruktywistyczny. Co to znaczy? To znaczy, że świat, gdzie jest jeden hegemon i ustanawia reguły gry demokracji liberalnej, wolnego przepływu towarów, wolnego przepływu ludzi, technologii, wiedzy, gdzie wszystko rosło, rosła prosperity, tworzyły się współzależności i skomunikowanie wszystkich ze wszystkimi, kończy się. Dlatego, że Amerykanie zorientowali się, że największym beneficjentem nie są Amerykanie, tylko Chiny. I jeżeli nie zostanie złamany ten świat, niezłamana globalizacja na obecnych warunkach, Chiny będą hegemonem i ustanowią nowe reguły gry. I Chiny są na drodze do hegemonii. I dlatego polityka Trumpa zmierza do złamania reguł obowiązującej globalizacji, a w międzyczasie sporo państw Zachodu, nie tylko, stało się beneficjentami tego modelu, jak Niemcy. I teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, jak nie będą Niemcy mogły transportować tak, jak chcą towarów swoich, bo będą inne reguły. A co to oznacza dla Polski? To oznacza wielkie zmiany. Musimy, trudno powiedzieć, co dokładnie to będzie oznaczało, ale musimy o określonych domenach sobie. Po pierwsze, z punktu widzenia współpracy z Stanami Zjednoczonymi istnieje ryzyko zwiększonej konfrontacji z Rosją. Dlatego się szykujemy do tego, słyszymy to w radiu i telewizji. Po drugie, musimy sobie zdać sprawę, że my jesteśmy na wysuniętej wschodniej flance. Bez Polski nie ma niepodległych państw bałtyckich. Nie ma komunikacji z Ukrainą i właściwie już w tej chwili nie ma komunikacji z Rumunią, co powoduje, że Polska jest państwem sworzniowym, komunikującym na wszystkie kierunki operacyjne na wschodniej flance. Innymi słowy, jesteśmy głównym celem Armii Federacji Rosyjskiej, a reformy Serdziukowa i Szojgu po 2008 roku są nakierowane na to, żeby armia rosyjska była gotowa do wojny nie ze Stanami Zjednoczonymi, tylko z państwami w limotrofach tak zwanych, czyli w korytarzach prowadzących do Rosji, a my jesteśmy najsilniejszym z tych państw. Czyli jest Armia Federacji Rosyjskiej szykuje się do konfrontacji z siłami zbrojnymi RP. Na dodatek Amerykanie mają ogromne wyzwania na Indo-Pacyfiku, a my jesteśmy ich sojusznikiem. W związku z tym mogą przyjść napięcia na tym kierunku operacyjnym. Jednocześnie Amerykanie w swoich sojusznikach naciskają, żeby nie wybierali współpracy z Chinami. Dlatego, że projekcja siły wojskowej działa dokładnie tak samo jak projekcja siły politycznej. Państwa, żeby realizować swoje interesy, czyli mieć dostęp do surowców, do rynków, do technologii, do sojuszników, którzy mogą przysłać wojska, muszą dokonywać projekcji siły politycznej, czyli mieć wpływy i poparcie w danych kluczowych miejscach, w Malace, w Cieśninach Duńskich, dlatego my jesteśmy przeciwko Nord Streamowi, dlatego my chcemy mieć Baltic Pipe, po to, żeby móc realizować swoje przesyły strategiczne, tak? Żeby móc realizować swoją politykę, bo sami w sobie nie są w stanie jak gdyby nic zrobić. Ale i dlatego trzeba mieć siłę polityczną. Głównie rozmawiamy o ryzykach i o zagrożeniach, w gruncie rzeczy też zatrważających, jak pomyślimy o tym, co pan przed chwilą powiedział o armii rosyjskiej. Tak, świat zawsze tak wyglądał po prostu. A jakie są szanse związane z tym zmieniającym się ładem międzynarodowym? Szanse są takie, przy czym to i tak będzie trudne, że od kilkuset lat Polska jest miejscem zapóźnionym cywilizacyjnie z powodu tego, że nie byliśmy blisko Oceanu Światowego, blisko Atlantyku, nie wzięliśmy udziału w wielkich odkryciach geograficznych, w wielkich kolonizacjach. W związku z tym nie pojawił się u nas duży kapitał, duży ruch, wynalazczość, innowacyjność. Utrwaliliśmy swoje atrybuty imperium agrarnego, a potem w ogóle to już nie działało i zamknięto nasz żywot, no tak można powiedzieć. Nie byliśmy nikomu potrzebni. I do tego się sprowadzały rozbiory państwa polskiego w grze o równowagę. Nie było tu szans życiowych
Ludzie wyjeżdżali stąd z tego powodu, że powstało zjawisko dualizmu na Łabie. Co lepsze, nowocześniejsze, fajniejsze było na zachód od Łaby w Europie i później w Ameryce. I to nie zostało do końca złamane. Po 1989 roku, i w szczególności po wejściu do Unii Europejskiej, nadrabiamy ten czas. Jesteśmy coraz bardziej skomunikowani z Niemcami. No, zbudowaliśmy drogę, autostradę wolności równoleżnikową do Berlina. Natomiast i tam tiry jeżdżą i generują przepływy strategiczne cały czas. My jeździmy, pieniądz się wydaje, tak? Jesteśmy tym łącznikiem. Natomiast wciąż nie możemy nadrobić tej przewagi. To nie ma dalej innowacyjności u nas. Nie ma nowinek technologicznych. Nie odwróciliśmy dualizmu na Łabie jeszcze. Mówię, jest spór w Polsce między zwolennikami konwergencji, że zrobimy to za x lat i ciągle wyliczamy, albo takimi, którzy mówią, że nigdy tego nie zrobią, bo doganiani nie chcą być dogonieni. Nie umiem zająć ostatecznego stanowiska, poza tym, że w ciągu 30 lat nie dogoniliśmy. Bardzo dużo się zmieniło, ale nie dogoniliśmy. I problem polega na tym, że od 500 lat potęga świata zależy od kontroli przepływów strategicznych przez ludzi morza, przez ocean światowy. Kolejne imperia dominujące w Europie i w świecie były ludźmi na Atlantyku, były państwami na Atlantyku, które kontrolowały ostatecznie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. O to toczyło się wojny światowe, bo Niemcy chcieli to samo. I my byliśmy zawsze gdzieś w tle, między wielkimi potencjałami kontynentu eurazjatyckiego. Miażdżeni w strefie zgniotu, prawda, jak miażdżone nasze aspiracje, marzenia, ludzie wypychani co generacja. No przecież właściwie do dnia dzisiejszego tak jest, za chlebem, za lepszymi szansami. Tu przydałoby się obrócić to. No właśnie, czy zmiana to, tego, przełamanie tego impasu jest możliwe dzięki wzrostowi potęgi Chin? Czy raczej powinniśmy liczyć na to, na co teraz nacisk kładą rządzący, czyli na zbudowanie Międzymorza, także osi północ-południe w Europie, która była przez także poprzednie rządy polskie zaniedbywana? Czy na przykład Centralny Port Komunikacyjny jakoś jest powiązany, mógłby być powiązany z tymi celami? Wzrost Chin jest zarazem pozytywny i negatywny dla otoczenia geopolitycznego Polski. Pozytywny dlatego, że po raz pierwszy od czasów Mongołów potęga azjatycka wchodzi z mas lądowej Eurazji do Europy i ma wpływy polityczne, dokonuje projekcji sił politycznej oraz osłabia Rosję, bo Rosja jest wielokrotnie słabsza od Chin i będzie mitygowana przez Rosję, przez Chiny. No i daje nam potencjalnie pole manewru. Poza tym Chińczycy budują tą cywilizację skomunikowania i tak dalej. Więc teoretycznie wydawałoby się, że dałoby to nam szansę na uczestniczenie w nowym systemie w Eurazji, tak, handlowym, jak gdyby lądowe odkrycia geograficzne z nowymi Kolumbami. Problem polega na tym, że Chiny to wróg Stanów Zjednoczonych, którzy są naszym hegemonem świata zachodu i najważniejszym sojusznikiem, od którego zależy to bezpieczeństwo, a my jesteśmy pod Rosją. W związku z tym jest to bardzo ryzykowna historia. Jednocześnie Pax Americana, który obowiązywał do niedawna, dawał nam potencjał rozwoju i bezpieczeństwo od Rosji. Jednocześnie aspiracje mamy do Zachodu. Chcemy być Zachodem. Czujemy się cywilizacyjnie z Zachodem, a nie z Chińczykami. Tak? Naprawdę dylematy, które przed nami, panie redaktorze, nadchodzą, są bardzo poważne. Tak jak rozmawiamy, mamy pierwszy raz od 200 prawie lat sytuację, że wynalazek, który ma potencjał zmienić to, jak funkcjonujemy, jak jest skomunikowanie na poziomie maszyny parowej, silnika spalinowego, który zmienił sposób, tak, jak ludzie funkcjonują, robią interesy. Ten wynalazek najprawdopodobniej jest w Chinach, czyli 5G, które zmieni sposób funkcjonowania przemysłu, świata, wojska i tak dalej. I stąd ogromna rywalizacja o coś, co jest enablerem, czyli ułatwiaczem skomunikowania i wzdłuż tego ustawiają się łańcuchy dostaw. To jest kwintesencja geostrategii systemowej. Kwintesencja. A co z Międzymorzem, z osią północ-południe? Zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Chin Międzymorze jest korzystne. Stąd chińska koncepcja 16+1 i amerykańska Trójmorza, Międzymorza i tak dalej. Dlatego, że państwa, które są z zewnątrz, chcą, żeby Rosja i Niemcy nie miały połączenia, bo będą za silne. I chciałyby mieć kordon państw, które powodują, że mają polityczny dostęp do tego miejsca, które jest bardzo ważne na skrzyżowaniu międzynarodowym, o którym mówię, i blokują potencjały Rosji i Niemiec. Dla Stanów Zjednoczonych to jest elementarz, to jest paradygmat to jest imperatyw numer dwa w polityce w Eurazji amerykańskiej. I dla Chin, które rozumieją podobnie i są mocarstwem spoza obszaru, jest tak samo. Przy czym oczywiście muszą się liczyć z Rosją, Niemcami i innymi rzeczami, a poza tym no, jeszcze dobrze by było, żebyśmy my mieli instytucje i umieli to rozgrywać.
temu miał też służyć, ma służyć budowa Centralny Port Komunikacyjny. Kręgosłupem świata jest infrastruktura. To znaczy te wszystkie przepływy, o których mówię, ludzkie, cargo, wiedzy, dokonują się za pośrednictwem infrastruktury. Tak? Porty morskie, stąd Gdynia, pipelines, tak? Czyli rurociągi, porty lotnicze, pociągi jeżdżące. Tak? Z czym kojarzy pan II wojnę światową? Ja kojarzę, szczerze mówiąc, najbardziej z tysiącami pociągów, którymi Niemcy przerzucali na wschód albo wojska, albo wywozili ludzi, albo Sowieci, którzy wywozili ludzi. Dlatego, że w masach lądowych Eurazji to jest środek komunikacji, który powoduje, generuje strategiczne przepływy. Dlatego wysadzaliśmy te pociągi, żeby nie mieli tych strategicznych przepływów. Tak? A Anglosasi z czym się kojarzą? Że okręty płyną, albo lądują z Pacyfiku, z podstawy operacyjnej Pacyfiku na wyspy, albo na Normandii, albo gdzieś w Casablance, albo mają siły powietrzne, które też operują jak gdyby z sanktuariów Oceanu Światowego. Do tej pory tak jest. I my jesteśmy pomiędzy tym, między lądem a morzem geopolitycznym, wciśnięci w to, próbujący wydobyć się na osi północ-południe z tego ścisku rosyjsko-niemieckiego. I to nie chodzi o moralność, to chodzi o to, że są tak silni, mają przewagi kapitałowe, wojskowe, że naciskają, budują wpływy. I my próbowaliśmy Gdynię, próbujemy Baltic Pipe, próbujemy Świnoujście, próbujemy mieć przesyły właśnie gaz ze Stanów. Próbujemy, tak? Próbujemy być połączeni inaczej. Tak? A że nie prowadzimy tylko gabinetowej rozmowy, że to wszystko ma swoje bardzo pragmatyczne, praktyczne, także militarne konsekwencje, o tym upewnić nas mogą także komentarze dowódców wojskowych, którzy interesują się pańskimi pracami. Książki Jacka Bartosiaka dają teoretyczną otoczkę do takiego opowiedzenia historii Polski jako wyjątkowego państwa, które ma specjalną misję. Więc to jest bardzo głęboko ugruntowane w naszej tradycji. To jest wręcz ten element takiego geopolitycznego mesjanizmu, w którym Polska nie jest po prostu jednym z wielu krajów, tylko ma być przedstawiona jako państwo szczególne, jako państwo mające jakąś wyjątkową misję do spełnienia, zarówno do spełnienia w Europie Środkowej, jak i nawet w globalnym układzie. I to powoduje, że te książki stają się znowu atrakcyjne dla czytelnika, który w Polsce potrzebuje się poczuć taki wyjątkowy, potrzebuje poczuć, że my Polacy mamy coś szczególnego do zrobienia. Chronologia, jakby, czy kolejność, w jakiej czytamy te książki, tak naprawdę jest bez znaczenia. W pierwszej pan Jacek odnosi się do Dalekiego Wschodu, a przede wszystkim do potężnej maszynerii chińskiej, która zmienia zupełnie geometrię współczesnego świata. I myślę, że to jest dobre. Jakkolwiek to, co się dzieje tam na Dalekim Wschodzie, wszystkie obszary polityczne, strategiczne, ekonomiczne, demograficzne, technologiczne, one wszystkie wpływają na to, co się dzieje tutaj w Europie i w Polsce. Więc czytanie pierwszej pozycji, mówię tutaj o Pacyfiku, jest absolutnie wskazane. W drugiej, którą przeczytałem ze szczególnym zainteresowaniem, ponieważ zmusiła mnie do wielu, wielu refleksji jako Polaka, zwłaszcza, że książkę tam czytałem, kiedy obchodziliśmy stulecie niepodległości, więc również bardzo ważne pod względem emocjonalnym dla każdego Polaka, a zwłaszcza dla oficera. Więc tam jest bardzo głębokie studium geograficzne, które nieco stoi w kontradykcji z tym, co nam się właśnie na co dzień wydaje. Wydaje nam się, że jeżeli zamawiamy towary, jeżeli komunikujemy się z kimś, to technologia pozwala, że świat jest mniejszy. On jest ciągle taki sam. Geografia, przestrzeń jest ciągle taka sama. Ale siła, która w tej przestrzeni pracuje, może być różna i uwarunkowana jest politycznie, ma kontekst historyczny, tak jak wspomniałem, demograficzny, ekonomiczny, kulturowy. I myślę, że z takim absolutnym mistrzostwem udało się panu Jackowi połączyć tą część taką naukową z taką bardzo dostępną, przyswajalną w łatwy sposób wiedzą i kontekstem właśnie Polski. Ja nie ukrywam, dzięki inspiracjom jednej i drugiej pozycji sięgnąłem troszkę dalej, także wspaniałe reprinty Mackindera, które się ukazują. Chciałem zobaczyć, czy faktycznie rozumiemy tak samo to, co skądinąd. Bardzo również tu wracam kolejny raz w ciekawym okresie, bo przecież i marszałek Piłsudski miał okazję kontaktu i rozmów z Mackinderem. Czy pozycji Moczulskiego. Odświeżyłem sobie tą wiedzę i że tak powiem, z dużą satysfakcją muszę powiedzieć, że faktycznie jest takie zapotrzebowanie w rozmowach z moimi kolegami i jest taka potrzeba, aby o tym troszkę szerzej porozmawiać. Jedyne, czego bym sobie życzył tutaj, to żeby nie ustawał w swoich pracach, żeby
prezentował swoją myśl, bo inspiruje bardzo wiele kierunków. Myślę, że kolejna książka, która jest zapowiadana, będzie znowu okazją do ciekawych spotkań i do wymiany poglądów, bo ten obszar jest troszeczkę, bym tak powiedział, u nas w ostatnim okresie troszeczkę zaniedbany. Także taka ocena jest potrzebna. Lieutenant General retired Ben Hodges, former commander of US Army Europe and former commander of NATO's Allied Land Command. I've known Jacek for several years now and found him to be one of Poland's foremost strategic thinkers. And if there ever was a time that we needed someone who understood geostrategic issues in Central Europe due to Russia's revanchist aggression, it's now. So Jacek is the perfect guy to lead us in this effort to improve transportation and military mobility across Central Europe, which is an essential part of deterrence against Russia. No ale my jesteśmy też przywiązani jednak do myślenia o polityce również w kategoriach moralności. Tymczasem, kiedy słuchamy dyskusji geopolitycznych, to często można odnieść wrażenie, że to jest w gruncie rzeczy bardzo cyniczne myślenie, zupełnie abstrahujące od wartości. Niektórzy nawet zwolennicy geopolityki próbują nas przekonać, że realizm w polityce oznacza właśnie to. Tymczasem też, kiedy zadamy sobie pytanie, dlaczego właściwie chcemy bardziej się związać na przykład z Ameryką, ze światem zachodnim, a nie z Chinami, to myślimy także na przykład o roli jednostki w kulturze chińskiej, prawda? Profesor Guralczyk powiedział mi kiedyś, nie podobałby nam się ten świat urządzony przez Chińczyków, także właśnie ze względu na wartości, pewną koncepcję człowieka i tak dalej, które są nam drogie, a obce Chińczykom. Czy to nie jest tak, że geopolityka trochę ten wymiar przyćmiewa? Czy ona go w ogóle bierze pod uwagę? W XVIII wieku w Polsce, w dobie saskiej, były takie dyskusje w tych naszych pięknych dworkach szlacheckich, gdzie było w ogóle prosperity wtedy gospodarcze. Dobrze się żyło w szlachcie, całkiem w szlachcie. I mówili, że państwo polskie na pewno będzie istnieć, bo nikomu nie przeszkadza. I w ogóle jest takie fajne i moralnie dobre. Ale Rosjan to nie obchodziło i zamknęli naszą państwowość. I jakie to miało znaczenie, czy my prawiliśmy moralności, czy pochodzimy od Sarmatów, czy od innych. Po prostu zamknęli, bo taka była gra równowaga. Tak? Czy kogoś to obchodziło w 1939 roku, jak zamykali naszą państwowość? A potem w tych kołach młyńskich istnienia ludzkie miażdżone i losy ludzkie miażdżone. Ja bym też zresztą nawiązał do tego, co mówił szef sztabu generalnego i też generał Hodges, był dowódca wojsk lądowych USA. Po prostu wojsko wie, że trzeba mostem przejechać. On musi mieć nośność, ładowność swoją, jest ciąg komunikacyjny, podstawa operacyjna. Tak było za Napoleona i tak jest tak samo teraz. Dlatego wojsko rozumie, co to jest geografia, rozumie też, co to znaczy, rozumie, jak Rosjanie ćwiczą, na kogo się szkolą, jak dyslokują swoje wojska. Rosjanie naprawdę nie uwierzyli w koniec historii. Więc no, nie możemy powiedzieć, że my uważamy, że świat wygląda tak i reszta ma się dostosować, bo reszta nie chce się dostosowywać. Reszta biegnie dalej. To mnie prowadzi dalej do pytania też o rolę kultury w myśleniu geopolitycznym, w myśleniu o naszym potencjale. Kultura jest jakimś istotnym aktywem. Pan opatrzył też części swojej książki cytatami z polskiej literatury. No oczywiście, bo nasza kultura wynika z tego wielkiego wysiłku, często zlejącym potem, że tu żyjemy i próbujemy organizować tą przestrzeń. I potencje zewnętrzne sobie lubią też chodzić po wielkim suwaku równiny niziny środkowoeuropejskiej. Cytat wprowadzający we wstępie Samosiera, dlatego że mnie szczerze mówiąc denerwuje to, że w Polsce, denerwuje mnie kilka rzeczy, ale najbardziej mnie denerwuje, zajmując się geopolityką, że na zachodzie i na wschodzie uważają, że albo byliśmy częścią systemu sowieckiego, a Rosjanie i Sowieci, że później, że zachodniego. Nie mamy samodzielnej kultury strategicznej. Obraża mnie to osobiście i dlatego napisałem te książki. I też przyjaźni nam Amerykanie. W tym moi współpracownicy też tak uważają. A tak nie jest, więc polska myśl geostrategiczna jest potrzebna i tak jak powiedziałem, uważam, że dopiero zaczynamy. Tak? I jest bardzo wiele do wykonania i zaniesiemy polską perspektywę, ale nowoczesną, a nie siermiężną i paździerzową, zaniesiemy w świat. No ale Paweł Kowal mówi o panu
Że jest pan w gruncie rzeczy też mesjanistą. Przyjmuje pan takie określenie? No to się chyba trzeba zdecydować, czy jestem realistą, czy mesjanistą. Jeżeli to jest tak. Sam pan powiedział, że to nie musi być. Nie, no, jeżeli to jest tak, że rozumiejąc, że w tym miejscu świata trzeba realizować politykę, która zagląda na ogromne przestrzenie, bo jesteśmy na styku Europy Morskiej i początków wachlarzowo rozchodzących się mas kontynentalnych Eurazji. Dlatego była wyprawa kijowska. Dlatego wraz z ramionami rzek I Rzeczpospolitej nasi szli i osiedlali się na wschodzie, które były wtedy szlakami komunikacyjnymi. Po prostu jest to przestrzeń większa. Nie możemy nie myśleć o Białorusi, bo jeżeli będą tam Rosjanie, to nie będziemy mogli modernizować naszej przestrzeni. Czyli jeżeli nie będzie państwa ukraińskiego, to może nas nie być, bo wtedy my się staniemy pivotem w Eurazji. Po prostu musimy o tym myśleć. Czyli jak rozumiem, musimy myśleć w takich kategoriach, że albo będziemy zakładali naszą wielkość, dążyli do niej, albo nie będzie nas wcale? Ale każdy zakłada wielkość. No Niemcy, którzy się wydają tacy spokojni, dla nich jest to oczywiste, że ich marka ma dostęp do rynków globalnych i są świetnym producentem marek globalnych, a w przeszłości próbowali nawet złamać Anglosasów przez dwie wojny światowe i zbudować sobie bezpośredni dostęp do rynków globalnych dla swoich produktów i uzależnić rynki od swojej masy rdzeniowej. To jest naturalne, to się dzieje bez woli, to nie chodzi o chęć jakiegoś danego przywódcy. To dlaczego nam to tak trudno przychodzi? Dlatego, że jesteśmy skolonizowani? Jesteśmy w bardzo trudnym miejscu, pomiędzy ogromnymi siłami, które zwłaszcza na początku potencjalnej drogi, gdy próbujemy wzmóc swoją siłę, nie chcą, żebyśmy mieli tę siłę. Rozmawialiśmy trochę o literaturze, no i mamy rzecz wyjątkową w naszym programie. Pisarz Jacek Dukaj ma do pana pytanie za naszym pośrednictwem. Moje pytanie brzmiałoby, w świetle tych wszystkich reinterpretacji, w świetle tych poszukiwań głębszej podstawy zasad, pryncypiów, na których oparta jest geopolityka, w tym momencie, jak myśli, co jest tą najgłębszą warstwą rzeczywistości, dla której te gry sił przestrzeni opisywane językiem geopolityki stanowią jedynie cień pochodną? Co jest tą najpierwotniejszą warstwą rzeczywistości? Jak pan odpowie? Odpowiadając literacko, niespokojna natura ludzka, która ciągle szuka przewag. Kościół nazywa to pychą, ktoś inny powie, że to brak pokory, ale generalnie wiele problemów geopolitycznych w świecie wynika z tego, że nie ma równości w świecie. Nie wszystkie miejsca dają równość. Ruch codzienny naszego życia, ludzi i społeczeństw powoduje, że powstają nierówności produktywności pomiędzy państwami, wynikające z niespokojnego natury ludzkiej, poszukiwania ciągłych przewag. I to prowadzi do konfliktów. No i tu już jesteśmy właściwie w samym sercu tego, co stanowi dziedzictwo europejskie, czego dostarcza nam mądrość naszych książek, filmów, dzieł sztuki, refleksji filozoficznej. Udało nam się na koniec pożenić geopolitykę z kulturą, tak jak sobie zresztą tego, zdradzę to, w zamierzeniu tego programu życzyliśmy. Ale na koniec chciałbym pana zapytać jeszcze o jedno. Wspomniał pan o tym, że dopiero jesteśmy na początku tej drogi, że ma pan jeszcze bardzo wiele myśli i projektów o tym, co należałoby zrobić. No to właśnie, co należałoby zrobić? Wchodzimy w erę wojujących królestw. Po prostu. W związku z tym trzeba opisywać tę rzeczywistość i próbować wypozycjonować się w niej, przetrwać ją, później się wypozycjonować w Nowym Ładzie dobrze. I też jest ogromne dzieło do wykonania z opisem przeszłości również, z odtworzeniem nawet myśli strategicznych naszych hetmanów, naszych dowódców, myślenia przestrzenią. Tak jak powiedziałem, no, mam w głowie przedsięwzięcie i dopiero zaczniemy prawdziwą robotę. To dopiero były jakieś tam rozgrzewka. No. No, warto panu nie tylko w tym kibicować, ale towarzyszyć pańskiemu myśleniu. Więc na koniec, zresztą tradycyjnie w naszym programie, odsyłamy do tych książek. Gdyby miał pan polecić jedną najważniejszą, najbliższą, to która by to była? Rzeczpospolita. Między lądem a morzem, o wojnie i o pokoju. Książka o nas po prostu. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy za tydzień. Dziękuję.